Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto letnie marzenie. Potrzebować będziemy 2 jajka, szczyptę soli, pół szklanki mleka, 10 deko stopionego masła, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3/4 szklanki cukru, 2 szklanki mąki i jajka z cukrem ubiję na puszystą masę. Ponadto tutaj mam 3 galaretki, rozpuściłam w 2 szklankach wody i studzę, i mam 60 deko owoców letnich. Mam tu wszystko, mam maliny, porzeczki, jagody, mam po prostu wszystkie owoce, jakie są dostępne, i ugotujemy budyń. 3 szklanki budyniu, 2 szklanki mam tutaj, 1 mam tutaj, i 2 budynie, 10 deko masła i pół szklanki cukru. Na gotujące się mleko wleję rozprowadzone budynie. Teraz jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam przygotowaną. Teraz dolewam mleko, dolewam masło, dodaję proszek oraz porcjami mąkę i całość mieszam. Jeżeli jest o jednolitej konsystencji, to świadczy, że już mamy składniki połączone. Ja sobie jeszcze zbiorę brzegi i już ciasto wykładamy do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Forma 17x27 cm. I ciasto będziemy piekli około 30 minut w 170 stopniach. Ja, jak w cieście powstaną jakieś nierówności, to ciasto po prostu zetnę i zmiksuję. Tak. I ciasto wędruje do piekarnika. Teraz ugotujemy budyń. Ciasto mamy w piekarniku, teraz ugotujemy budyń. Tak jak wspominałam, 2 szklanki mleka gotuję, w jednej rozprowadzę 2 budynie. Budynie 40 gram bez cukru. W moim przypadku są to budynie brzoskwiniowe, ale ulubione smaki możemy dodać. Budyń rozmieszany wlejemy do gotującego się mleka. Dodam masło i na sam koniec ja dodaję cukier. I teraz budyń gotujemy 2 minuty mieszając, i później budyń ostudzimy, ale budyń się wykłada na ciasto lepiej ciepły, więc jak będzie ciepły, wyłożymy na ciasto. Teraz gotuję budyń.
Budyń już mam ugotowany, dosypuję cukier i pozostawiam budyń do ostudzenia. Ciasto mam pięknie wypieczone, obróciłam, a wierzch, tak jak wspominałam, delikatnie wyrównałam i teraz to pokruszę, tak zmiksuję. A na ciasto wyłożę ciepły budyń. Mówię, żeby ciepły, ponieważ ciepły budyń lepiej się rozprowadza. Po całej powierzchni rozprowadzimy budyń. I musimy całkowicie ciasto ostudzić. Ciasto musi być zimne, ponieważ przyjdzie na ciasto galaretka z owocami. Wyrównujemy i studzimy. Ciasto z budyniem mamy ostudzone i teraz połączymy owoce z galaretką. Pomieszamy, ale musimy troszeczkę odczekać, aby ta galaretka była bardziej tężejąca i wyłożymy na wierzch ciasta, ale ona jeszcze jest zbyt płynna i ona by mi popłynęła, więc czekamy, aż galaretka bardziej stężeje. Galaretkę z owocami już mam tężejącą i polewam moje ciasto. Jeżeli mamy troszkę większą formę, to dobrze by było w tej większej formie zrobić, bo ja nie mam takiej formy. On troszeczkę większa, bo troszeczkę mi galaretki niestety, ale zostanie tak niewielka ilość kielnia może. Bo tutaj już mam idealnie pokryte, a nie chcę, aby ta galaretka spływała po bokach. Tak. I teraz tak przygotowane ciasto posypuję okruchami ciasta. I dam do lodówki na minimum 2 godziny, a najlepiej na całą noc. Ciasto letnie marzenie. I tak oto wygląda ciasto letnie marzenie. Najlepiej, jakby było całą noc w lodówce. A tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto letnie marzenie.